Chyba mamy tylko jeden mikrofon, jak się nie mylę. Ale damy radę. Myślę, że jest ta pora, że już powinniśmy zaczynać. Kto miał przyjść, to już z nami jest. Proszę Państwa, książka, o której będziemy mówić, jest do kupienia tam za rogiem. Ode mnie patrząc, od centrum sali patrząc, to po prawej stronie. Jest w cenie nie wiem jakiej, ale na pewno promocyjnej. Warto kupić. Zachęcam. Będziemy mówić o książce Dawida Golika i Filipa Musiała, tu obecnych. Władysław Gurgacz, jezuita wyklęty, danymi słowami. I spotykamy się w gronie tych dwóch autorów wymienionych, plus jezuita ksiądz Seweryn Wąsik. I witam ich en bloc wszystkich razem serdecznie. Ja się nazywam Roman Graczyk, mam przyjemność prowadzić te spotkania od już prawie dwóch lat. One się nazywają Krakowska Loża Historii Współczesnej i są organizowane wespół z Biblioteką Publiczną w Krakowie, gdzie właśnie jesteśmy. Nie jest nas dużo, ale za to jesteśmy wybitną reprezentacją społeczeństwa w Wielkim Tygodniu. Witam wszystkich serdecznie, a szczególnie przedstawicieli wojska, których widzę dwóch na sali. I wszystkich pozostałych niewymienionych. Proszę Państwa, ksiądz Gurgacz jest taką postacią, wydawałoby się samograjem, w tym sensie, że jest postacią dramatyczną i bardzo spektakularną, prawda? Aż chce się o nim dyskutować i o jego niewątpliwie dramatycznym życiu, dramatycznych wyborach. Książka, którą prezentujemy, potroszę sytuuje całą tą historię, tą jego, można by tak powiedzieć, ale w cudzysłowie, przygodę z partyzantką. Sytuuje ją w latach, kiedy to się działo, i rysuje tło bardzo kompetentnie. Tło, no można powiedzieć, schyłku nadziei na wolną Polskę. Lata późne 40. po sfałszowanych wyborach i po wcześniej jeszcze sfałszowanym referendum, kiedy te nadzieje bardzo przykasają, partyzantka zanika, bardzo zanika, kurczy się jej baza społeczna i ci, którzy zostają w lesie, można powiedzieć, są desperatami. I wtedy ksiądz Gurgacz właśnie przystępuje do tych chłopaków. To tło jest bardzo umiejętnie, skrótowo oczywiście, w tego rodzaju wydawnictwie zarysowane. Później mamy w książce opis wypadków, po trochu życiorys księdza, ale w szczególności opis wypadków, które no, doprowadziły do procesu, wyroku i śmierci. A na końcu są fragmenty tekstów księdza Gurgacza. Tekstów, można powiedzieć, natury duchowej. Chyba wszystkie bez wyjątku mają taki charakter, łącznie z listami, które tam są zawarte. List do przyjaciela, na przykład Jana Matejaka, też ma taki charakter. I pozwalają te teksty jakby głębiej wejrzeć w sylwetkę duchową tego człowieka. Czyli widać jasno, że nie był to człowiek, który po prostu szukał przygód. Nie był to ksiądz Zawadijaka, który lubił pobiegać z chłopakami po górach, lasach z bronią. Nie o to chodziło zupełnie. Chodziło o coś całkiem innego. Zwracam na to uwagę, ponieważ skład, w jakim tu jesteśmy, właśnie tym się tłumaczy. Ksiądz Wąsik, który tu zasiada po mojej lewej ręce, doprosiliśmy go celowo, zupełnie świadomie, po to, żeby właśnie na ten aspekt móc kompetentnie zwrócić uwagę i pokazać księdza Gurgacza jako kapłana, mówiąc językiem współczesnym, kapłana wierzącego. To taki żart w przeciwieństwie do kapłanów niewierzących, których też mamy. A mówiąc serio, jako kapłana, który nieustannie stawia sobie bardzo fundamentalne, bardzo podstawowe pytania. Prawda? I ponieważ odpowiedzi na te pytania wychodzą, bo tak jak mu wychodzą, no to wybiera tak, jak wybiera. Prawda? Znaczy, muszę iść do lasu, muszę z nimi zostać, nie mogę uciec. I
i płacę do końca za to, co zrobiłem. Tyle tytułem wstępu. Chciałbym zacząć, żebyśmy opowiedzieli parę słów o osobie księdza Gurgacza, a mówiąc dzisiaj spróbowali zarysować jego osobowość, znaczy jaki to był człowiek. Z tej książki wyłania się postać człowieka kruchego. W dwójnasób nawet chyba kruchego, bo raz, że słabego zdrowia chyba, tak się zdaje. A po drugie bardzo wrażliwego. Mówi się, ktoś jest bez skóry. I on chyba był takim człowiekiem. Takim człowiekiem, którego jest łatwo zranić. Może dlatego, że był wrażliwym artystą, prawda? Artystów też jest często bardzo łatwo zranić. Więc chciałbym na początek księdza zapytać, czy to moje wrażenie jest prawdziwe, a jeśli jest prawdziwe, to bym ksiądz chciał kontynuować w tym kierunku. Witam Państwa. No myślę, że to był artysta. To był i malarz, i jak sam opowiada, też śpiewał. Usłyszymy, myślę, jego głos, bo komuniści zrobili nam prezent i bardzo dobrze zarejestrowali tą postać. Śpiewał, ja bym powiedział, porównując do takich serwetek, które znamy wszyscy, to jest wrażliwość gdzieś Marka Grechuty. Malarz, to bym powiedział, my tak naprawdę dopiero zbieramy wszystkie rzeczy, które namalował i robimy sprawdzenie w tych wszystkich miejscach, czy jeszcze gdzieś nie ma jakiegoś płótna tego malarza, ale to myślę, że każdy, jak zobaczy kilka jego rzeczy, które namalował, to zobaczy, że to był wielki artysta. Tak spekulując trochę, to powiem, że o mały włos, spowiednik siostry Faustyny, też jezuita, ojciec Andrasz, szukał w latach 40., gdzieś 42., 43. malarza, który by namalował Jezusa Miłosiernego i mógł poprosić też ojca Gurgacza, żeby to namalował, ale Gurgacza nie było wtedy w Krakowie. Poprosił drugiego jezuitę, Adolfa Chyłę, który był już wtedy ex-jezuitą. Także o mały włos nie doszłoby do tego, żebyśmy dzisiaj na Łagiewnikach mieli płótno rozpowszechnione w miliardach egzemplarzy właśnie namalowane przez Gurgacza. Ale myślę, że tylko dlatego, że nie było go wtedy w Krakowie. Inna rzecz, no to był na pewno człowiekiem, był kontemplatykiem. Myślę, że to czytając książkę zobaczycie, jak on kochał przyrodę, jak kochał las i jak odnalazł swoją taką drogę wewnętrzną i do Pana Boga, i do swojego serca. Na pewno z biegiem lat przejścia wojenne, cała tułaczka wojenna była olbrzymim piętnem na stanie jego zdrowia i podejmując decyzję pójścia do lasu, jego stan zdrowia myślę, że jest bardzo już wyczerpany i to była olbrzymia odwaga tego człowieka. To była nieprawdopodobna odwaga, bo wcześniejsze rok, dwa przebywał w szpitalu i był zwykłym pacjentem, który pracował też jako kapelan szpitalny, więc stan zdrowia myślę, że jeżeli będziemy już mówić o okresie partyzantki, to był koniec. I w pismach bardzo często powraca, że to jest koniec. I myślę, że to jest też klucz do tej postaci, że mając 34-35 lat, on wie, że jego misja dobiega końca. I dlatego chcę ją wypełnić z nieprawdopodobnym honorem. To może tyle co do takiego zarysowania, jakby, żeby zobaczyć go z różnych stron. To nie był tylko zakonnik, to był niezwykły zakonnik, nieprawdopodobnie wierny. Ksiądz z przekonaniami, w którym właśnie łączyło się coś, że się ma słabe zdrowie, tak jak Stanisław Kostka, powiedzmy, ale pragnienie duchowe misjonarza porównywalne z Franciszkiem Xaverem. Dobrze, to był... Jednak nie działa. Miejmy nadzieję, że się naprawi mikrofonie. No skoro mówimy o słabym zdrowiu, to nas przenosi do sytuacji gorlickiej i krynickiej, do tych dwóch epizodów w życiu księdza Gurgacza, bo tam przebywał, najpierw w Gorlicach się leczył, prawda? Więc powiedzmy może parę słów o tym specyficznym jego statusie w szpitalu w Gorlicach. Był i pacjentem, i kapelanem, i tam nawiązuje te przyjaźnie, niektóre z tych przyjaźni, które potem zaowocują
udziałem w partyzantce. Ktoś z autorów. Może warto też, nawiązując do tego stanu zdrowia słabego, lichego, cofnąć się troszkę w czasie i przypomnieć o tym, że to słabe zdrowie już było dostrzegalne w czasie wojny i wtedy, kiedy studiował ojciec Gurgacz teologię w Warszawie, latem 1944 roku uzyskał zgodę swoich przełożonych na to, żeby ostatnie egzaminy zdawać w Starej Wsi. To był ten moment, który prawdopodobnie ocalił mu życie. Jego współbracia zginęli w masakrze jezuitów podczas Powstania Warszawskiego. Gurgacz wtedy już był poza Warszawą. Rzeczywiście jest tak, że to zdrowie daje się mu coraz bardziej wyznaki. Znajduje się w Gorlicach, gdzie jest i pacjentem, i kapelanem. Decyzja o jego leczeniu ciągle zapada, jest rozłożona na wiele tygodni. Jeździ także na konsultacje do Krakowa, ale to jest moment, kiedy w tym szpitalu znajdują się jeszcze ostatni ranni po przejściu ofensywy Armii Czerwonej przez te tereny. Znajdują się zarówno ranni żołnierze Armii Czerwonej, jak i są też żołnierze polskiego podziemienia podległościowego. Tam poznaje oficera Armii Krajowej, później WiN-u, Jana Matejaka, pseudonim Brzeski, z którym łączy go w późniejszych latach głęboka przyjaźń. Ale to jest też moment, w którym ksiądz Gurgacz zaczyna koncentrować swoje działania duszpasterskie na nawróceniach. Matejak jest właśnie taką osobą, która gdzieś w efekcie działań wojennych się pogubiła teologicznie, tak to nazwijmy, odeszła daleko od Boga. Gurgacz bez jakiejś nachalności powolutku próbuje go nawracać i ostatecznie go nawraca. Ten jego podwójny status ma znaczenie. Myślę dlatego też, że on tych chorych także przez swój stan zdrowia rozumie znacznie lepiej, znacznie głębiej. Dopiero wyjazd do Krakowa na badania, później operacja sprawiają, że ten jego status się zmienia, ma być już tylko pacjentem, ale mimo to dalej pełni funkcję kapelana. Czy ja może dopowiem jeszcze kilka takich moich refleksji związanych z jego stanem zdrowia i również z jego duchem, bo pamiętajmy, że czym słabszy był zdrowotnie, tym miał silniejszego ducha, tym te rozważania były głębsze i przez cały czas tak naprawdę postać jego ewoluowała i ten moment przejścia do partyzantki, pomimo tego, że zachowało się, jak nam się wydaje przynajmniej na chwilę obecną, najmniej bezpośrednich świadectw pisanych jego ręką, czyli najmniej, bardzo mało listów, rekolekcji, dokumentów z czasu pobytu w PPN. Oczywiście nie mówię o dokumentach tworzonych przez bezpiekę, ale pisanych bezpośrednio przez Gurgacza. To jednak ten moment, kiedy on decyduje się na to samotne pójście w góry, dołączenie do oddziału partyzanckiego, jest także takim pewnym momentem, kiedy jakby ta jego choroba schodzi już na dalszy plan. Jak wcześniej często odwołuje się do tej choroby, do swojej dolegliwości, tak również w tych świadectwach ludzi, którzy wtedy w lesie z nim przebywali, to jednak już ta choroba nie jest tak przejmująca dla niego. To najważniejsze jest to, żeby czuwać nad tymi ludźmi. Najważniejsza jest posługa, najważniejsza jest misja. Tutaj ta wola tak naprawdę duszpasterzowania, czuwania nad tymi ludźmi, spowiadania ich, opiekowania się nimi, no zupełnie przeważa i jak się wydaje, może nie możemy mówić o pewnym uzdrowieniu księdza Gurgacza, ale w tym momencie już większość tych czynników, które wcześniej pojawiały się, które były widoczne w Tęgoborzu, które były widoczne w Zakopanem, bo on zmienia cały czas te placówki, gdzie go próbowano uleczyć. To w momencie, kiedy trafia do lasu i ma konkretne zadanie, czuje się odpowiedzialny za tych ludzi, spełnia się w tym, co robi, spala się również w tym, co robi, to ta choroba przechodzi na zupełnie dalszy plan, już jest niemal zupełnie niewidoczny. Myślę, że dobrze jest wyznaczyć kogoś do funkcji adwokata diabła i ja mogę być tym funkcyjnym. Zapytam, czy ksiądz Gurgacz przez to, że, bo wiemy, że był wielkim samotnikiem, prawda? I odczuwał tą samotność. Wiemy, że miał trudności w takim
bezkonfliktowym współżyciu z braćmi, z konfratrami w zakonie, prawda? Pisze o tym kilkakrotnie, nawet w tym wyborze, co znajdziemy i być może w innych miejscach też. Więc moje przewrotne pytanie jest takie, czy on nie był takim oryginałem, takim dziwakiem, prawda? Kimś troszkę poza normą, prawda? I no często tak jest, że ci, którzy się ważą na odważniejsze gesty, a w każdym razie często tak się mówi o tych ludziach, którzy ważą się na rzeczy wielkie, a to wariat. Normalnie człowiek by tak nie zrobił. Prawda? No, normalny człowiek jednak liczy za, przeciw, kalkuluje, prawda? Mam rodzinę, mam coś tracę. A człowiek bardzo, bardzo odważny, czyli nie kalkulujący, kompletnie nie bierze tego pod uwagę, tylko jeden czynnik rachuje, no nie wiem, honor, takie rzeczy. No. Więc pytanie, no chyba bardziej do księdza niż do kolegów. To nie jest złośliwość, tylko ksiądz jest bardziej wdrożony w postać swojego konfratra, bądź co bądź. Czy on nie był po prostu dziwadłem takim? Na pewno był osobą z jednej strony niezwykle wrażliwą. To był artysta. I musiał za to zapłacić. Jedną z cen, którą płacą artyści, to jest ich nadwrażliwość na rzeczywistość i na i współbraci, ale też na całe otoczenie, wszystkie te rzeczy. Myślę, że znajdą Państwo w książce wiele miejsc, w których on czuje, że to otoczenie ludzkie też go będzie wypychać do lasu i w lasie znajdzie swoje powołania. Ale też wrażliwość ma drugą rzecz. We wrażliwości on potrafi odkryć rzeczy, które zwykły śmiertelnik nie zarejestruje. Ta jego wrażliwość, myślę, że pomogła mu odkryć i on powie wprost. Ja powołanie do jezuitów dostałem w lesie, w przyrodzie. To, że łatwo taką osobę zranić, on uciekał jakby na łono przyrody i tam spotkał, myślę, Pana Boga. Także to jest klucz do jego postaci, że w nim otwarła się zupełnie dla zwykłych śmiertelników warstwa wrażliwości i duchowości. My po prostu nieraz nie rejestrujemy na tym poziomie wrażliwości i duchowości. Także w nim się to otwarło i z drugiej strony zyskał tam jeszcze więcej łask, bo potrafił sobie dzięki jezuitom i dzięki formacji, które miał, potrafił sobie to, co przeżywał wewnątrz, ponazywać. I mnóstwo razy w książce spotkacie w tych jego zapiskach, że on kocha ludzi. Kocha ludzi, jest osobą wrażliwą. On potrafi pokochać i sowieckiego żołnierza, którego też namawia do nawrócenia. Potrafi pokochać partyzantów, potrafi wszystkich tych ateistów, osoby, jak mówi, poranione przez II wojnę światową, ich potrafi też zrozumieć. No jak zobaczycie w albumie o księdzu Gurgaczu zdjęcie jego z tym radzieckim żołnierzem, to on potrafi nawet stanąć i zrobić sobie z nim zdjęcie. Jakby to też warto zauważyć, że to go nie odpycha od ludzi, ale potrafi ich zrozumieć na zupełnie niespotykanym poziomie duchowości, bo jakby ta wrażliwość powoduje, że jego duchowość zyskuje głębię. I tak jak mówię, też ważnym, myślę, tu jest takim motywem jego zapisków duchowych jest oczyszczenie się i pozbycie nienawiści. Wiele osób by chciało jakby przejść ten sam proces, żeby nie czuć tego w sercu i potrafić jakby odróżnić problemy, powiedzmy, marksizm, komunizm od osoby, które są też pogubione. Myślę, że... Nie wszyscy Państwo pewnie czytali książkę. Więc dla zilustrowania tego, co ksiądz mówił o tym, takich harmonii z naturą, harmonii, która jest jakąś ucieczką i lekarstwem, prawda? Bo pisze to człowiek, który jest, nie wiem, rozdarty, rozbity, cierpiący, z różnych powodów cierpiący, na przykład z powodu świadomości swojej grzeszności. Ja napisałem chyba mailu do księdza, że uważam go za rygorystę moralnego. Ksiądz chyba odpowiedział, że to nie zupełnie tak. Ale no, co i rusz tu jest na kartach tej książki,
tych pism jego. Takie odwołanie się do grzeszności. Może to jest tak, że dziś nie używamy tego języka, a właśnie powinniśmy, chrześcijanie, powinni mieć takie poczucie, jako stworzenie z definicji grzesznej. Dziś tak nie mówimy, to może szkoda. Więc fragment, który ilustruje to, o czym się mówił. Wybieram szczyty, a uciekam z dolin i parowów górskich. Muszę mieć przed sobą jak największy zasięg dla oka. Wielki obraz o mnóstwie szczegółów i bliżej niebo. Idę, dopóki sił starczy. Coraz wolniej. Potem już się tylko wlekę, gdy pot spływa z czoła, strugami, siadam pod drzewem w takim miejscu, ażebym mógł stale patrzeć na niebo i na daleką okolicę. Może wtedy padać deszcz, mogę być głodny, może lodowate zimne przejmowanie do szpiku kości, nie zwracam na nie uwagi. Poczytam z najpiękniejszej książki na ziemi rozdział o niebie. Opuszczam. Wracam pokrzepiony. Mam znów siłę do dźwigania swego krzyża. Nie potrzebuję komentować, prawda? Ale żeby wrócić jeszcze do tego, co ksiądz mówił, wydaje mi się, że ta metafora artysty, odwołanie się do kondycji artysty, ono jest trafne, moim zdaniem, dlatego że... I zresztą ono się nie kłóci z tym, co z moją sugestią, prawda? Przecież Państwo znakomicie zdają sobie sprawę, że jaki często jest los wielkich artystów, prawda? To jest los ludzi, którzy się spadają. Też po prostu umierają fizycznie, nie wytrzymują tego, ale się spadają i tym cierpieniem płacą za to, że są jakimś tam medium, prawda? Lepszym czy gorszym. Dobrze, to teraz wróćmy troszkę na ziemię, co nie znaczy, że w tych górnych piętrach jest jakoś nudno, prawda? Na pewno nie jest, ale żebyśmy trochę zdywersyfikowali tą rozmowę. Wróćmy troszkę na ziemię i powiedzmy o oddziale partyzanckim, w którym ksiądz był, ale ja bym zaczął od pytania takiego ogólnego. Któryś z Was napisał, ale już nie wiem, czy w książce, czy w jakimś tekście wokół książki, o tym, że oddział, który miał kapelana na stałe, miał przywilej. Zwykle to się tak nie działo. Ci księża dochodzili do oddziału raz na jakiś czas, no, udzielali tych posług i szli w swoją stronę, prawda? Więc ja chciałem zapytać o to, jaki kapelan z reguły miał wpływ na dwie rzeczy, na to, co się nazywa wojsko morale żołnierzy, czyli odporność psychiczną, mówiąc krótko, i zdolność do walki, do marszu forsownego i tak dalej. A druga rzecz, głębsza, poważniejsza, na ich moralność, na moralność katolicką w tym wypadku. O ile możemy o tym mówić, ale pewnie do pewnego stopnia możemy. Rzeczywiście było tak, że oddziały partyzanckie z reguły miały swojego kapelana w postaci jakiegoś miejscowego księdza, zaprzysiężonego szeregu HK, no bo też takiego kapelana po prostu w ogóle nie miały. I ludzie związani z podziemiem, no, korzystali tam, gdzie mogli, z tej posługi. Nawet duże oddziały partyzanckie często nie miały regularnych kapłanów, którzy przychodzili do nich i odprawiali msze święte co niedzielę, a co innego zupełnie codziennie, prawda? Więc tutaj mamy już zupełnie inną sytuację niż w polskiej podziemie Armii Niepodległościowej. Stąd też ta sytuacja jest wyjątkowa i ta potrzeba kapelana, również wpływ kapelana na podstawie działalności księdza Gurkacza jest bardzo wyraźny, bo to, co zrobił ksiądz Gurkacz do tego oddziału, to jest tak naprawdę zapewnienie mu pewnej etyki, pewnej moralności, pewnych zasad, które nawet najlepszy dowódca nie byłby w stanie wyegzekwować, nie byłby w stanie tak wpłynąć na ludzi, jak ksiądz, który cały czas z nimi był. Pamiętajmy, że to byli młodzi ludzie. W czasie wojny, jak i po wojnie, to byli młodzi ludzie, którzy sięgali po broń, ludzie, którzy nierzadko nigdy nikogo wcześniej nie zabili. To nie byli zawodowi żołnierze, którzy byli do tego przygotowywani przez cały cykl szkolenia, nie czuli tej misji walczenia w regularnej armii. To byli ludzie tak naprawdę, którzy wewnętrznie czuli, że chcą walczyć o Polskę. Ale ta wojna niejednokrotnie ich przerastała. Ta sytuacja była dla nich
nie do końca wytłumaczalne, prawda? Że trzeba będzie kogoś zabić, że ktoś może mnie zabić. No tutaj mamy pewien zryw patriotyczny. Ludzie idą do lasu, walczą, ale pewne dylematy cały czas są. I ksiądz w takim oddziale miał niebagatelny wpływ na to, że ci ludzie po takich akcjach, też narażeni na różnego rodzaju stres, na pewne wątpliwości, mogli żyć dalej, ale również mogli później spojrzeć sobie w lustrze w oczy, prawda? Mogli czuć, że mimo tego, że zabijają, mimo tego, że sięgają po broń, mimo tego, że dokonują akcji eksploracyjnych, tak? Czyli tak naprawdę coś, co było nazywane przez propagandę komunistyczną rabunkiem, że oni robią to słusznie. Dlaczego? Ponieważ są pewne zasady, że po ich stronie jest słuszność, że są do tego zmuszeni, że ta sytuacja jest taka, a nie inna. I rzeczywiście ksiądz Gurgasz, tutaj w tym momencie kapelan Polskiej Podziemnej Armii Krajowego Siostra, kapelan oddziału Żandarmeria, nie dopuścił do tego, że ci ludzie weszli na manowce. To jest cytat z niego, ponieważ on wiedział, że jeżeli jego nie będzie w tym oddziale, to ci ludzie mogą się zdemoralizować. Jasną sprawą jest to, że w roku 1947-1948, kiedy oni trafili do lasu, to działalność niepodległego ściała była bardzo trudna, była o wiele trudniejsza niż w czasie okupacji niemieckiej. I ta demoralizacja była o wiele łatwiejsza niż w czasie wojny, kiedy te struktury Polskiego Państwa Podziemnego funkcjonowały. Tym niż jeden oddział, zupełnie oderwany od jakiejś większej nadrzędnej jednostki, od jakiegoś dowództwa większego, nie połączony w żaden sposób z jakimś dowództwem na zachodzie. Więc ci ludzie łatwo mogli przeistoczyć się z grupy ideowców w zwykłą szajkę, tak? Kryminalną, bandycką. Ludzi, którzy tak naprawdę żyją tylko po to, żeby żyć kolejnym dniem, prawda? Żeby nie dostać się w ręce bezpieki. Ksiądz Gurgasz tego nie dopuścił. I to jest jego duża zasługa i niejednokrotnie wydaje mi się, że część oddziałów, które posiadałyby takiego kapelana na stałe, cały czas w lesie, na co dzień, że każdy mógł się zwrócić z każdym swoim problemem na co dzień do takiego człowieka, miałyby większą szansę na nie stanie się jakimiś grupami pospolitymi, jak się działo niekiedy, również po ziemi niepodległościowej niestety. Jedno słowo może jeszcze do powiedzenia, że żandarmeria była też wyjątkowym oddziałem. Znaczy istotą Polskiej Podziemnej Armii Niepodległościowców była jednak działalność cywilna. Żandarmeria była tylko jednym z dwóch pionów. Znacznie bardziej rozbudowany był pion cywilny. I PPN w istocie miał pełnić rolę formacyjną. Miał przygotowywać tych młodych ludzi na przyszłość, na wybuch III wojny światowej. Żandarmeria miała pełnić funkcję obrony, ochronne wobec tego pionu cywilnego. Rzeczywistość państwa komunistycznego, nasilające się represje, rozbicie pionu cywilnego spowodowało, że no pozostał już tylko ten pion zbrojny, tylko oddział żandarmeria, który jeszcze rok po rozbiciu oddziału cywilnego samodzielnie już operował w Gulach. Ale mamy do czynienia z wyjątkowym oddziałem zbrojnym, dlatego że wpływ ojca Gurgacza na partyzantów w duchu właśnie chrześcijańskim był tak duży, że jest to oddział, który właściwie nie przelewa krwi. Pomimo tego, że mamy do czynienia już z Polską podbitą przez komunistyczny terror, mamy do czynienia z przeciwnikiem, który nie tylko zniewolił ojczyznę, ale także morduje działaczy niepodległościowych, PPN-owcy, gdy się dało, starali się ograniczać rozlew krwi i w ciągu ich dwuletniej, nawet dłużej niż dwuletniej działalności zginęły raptem z ich ręki dwie osoby. To bardzo niewiele jak na aktywność tak długą oddziału, który przeprowadził kilka akcji z bronią, ale bez rozlewu krwi. Proszę bardzo. Myślę, że jak będziecie czytać książkę, warto zwrócić uwagę na oddziaływanie Gurgacza na oddział. Ja bym powiedział cztery rzeczy. Jedna to jest człowiek honoru. Nawet jak zobaczycie to zdjęcie, to jest z twarzy widać, że to jest człowiek honoru, który we współczesnej Polsce myślę, że można ich niewielu zobaczyć. On działa na żołnierzy swoim wewnętrznym jakby honorem, który czerpie oczywiście z życia duchowego. Druga rzecz to jest przykład osobisty. Być z kimś 24 godziny na dobę, to znaczy dać o sobie prawdziwy przykład, kim naprawdę jestem. Trzecia rzecz, na którą też zwrócę uwagę, to jest świętość osobista.
Tu ja nie mam wątpliwości, że oddziaływanie jego nie jest poprzez tylko to, co mówi, tylko jak potrafi żyć na co dzień, jak potrafi przebaczyć i jak potrafi nie żyć nienawiścią, mimo że cała rzeczywistość w 1948-1949 roku mówi, żeby nienawidzić wrogów. No i ostatnia rzecz, czwarta, to myślę, że to jest oddziaływanie zwykłej ludzkiej przyjaźni. On jest ich przyjacielem i to będzie widać im bliżej śmierci, że przyjaciele trzymają się razem. Że przyjaciele są dla siebie honorowi i przyjaciele siebie nie zdradzają. I myślę, że to są takie cechy, które warto wyłowić z tej niezwykłej postaci. Mówiłem tu kolegom i księdzu też zapowiedzi tej dyskusji, że chciałbym poruszyć taką rzecz, można by ją nazwać nieoczywistością funkcji kapelana. Bo to jest... kapelan w przedszkolu mówi dzieciom, trzeba się uczesać, umyć zęby, nie przeklinać. Sprawa jest prosta, trzeba się uczesać. Prawda? Natomiast kapelan w wojsku działa w sytuacji, kiedy wojsko musi czasem robić swoją robotę, czyli zabić. Tak? Na tym polega ta nieoczywistość. Nie mówię, że kapelan nie ma tam miejsca. Ma tam miejsce, jak najbardziej. Ale musi jakoś intelektualnie i moralnie, i teologicznie ogarnąć sytuację, wydaje się po ludzku czasem nieogarnialną, prawda? Więc żeby dłużej nie chodzić po manowcach, po opłotkach, tylko dotknąć sedna problemu, no to sedno jest takie, że wprawdzie to jest prawda, że tych ofiar śmiertelnych było relatywnie mało, prawda? To jednak był oddział zbrojny i zginęło dwóch ludzi, jeden w strzelaninie, a drugi, no drugi to jest właśnie ten przypadek, o którym chcę powiedzieć, nie w strzelaninie. Tak, sytuacja jest taka, że gdzieś koło hali pisanej dostrzega ich jakiś człowiek, okazuje się, że ten człowiek twierdzi, że właśnie jest na tropie partyzantów. No i krótka narada, dowódca uznaje, że trzeba się go pozbyć, czyli mówiąc językiem wojskowym, trzeba go zlikwidować, ale mówiąc językiem ludzkim, trzeba go zabić. Bo jak giniemy jego, to on doprowadzi do nas KBW czy UB, no i nas zgarną i wystrzelają czy coś. No. Sytuacja jest naprawdę śmiertelnie poważna, ale śmiertelnie poważna, znaczy w obie strony śmiertelnie poważna. No i teraz wojsko, logika wojska jest taka, że faktycznie trzeba tego człowieka zlikwidować, ale jest kapelan. I kapelan, jak ja rozumiem w tym wypadku, nie sprzeciwił się, zresztą no, chyba nie uzurpował sobie takiego prawa, nie sprzeciwił się decyzji dowódcy, natomiast temu no, skazańcowi, tak trzeba powiedzieć, zaoferował pomoc duchową, powiedział, mogę cię wyspowiadać, jeśli chcesz. No ten odmówił, wyrok wykonano. Mnie się wydaje, że to jest sytuacja właśnie i się powiesić, prawda? No, tak mówiąc krótko, sytuacja niemożliwa. No ale w wojsku jest mnóstwo takich sytuacji niemożliwych, na tym to polega, prawda? Jeśli dzisiaj by doszło rzeczywiście do prawdziwej obrony Ukrainy przez Ukraińców, czego właściwie chcemy, no to prawdopodobnie też się poleje krew i też będzie tak. No to są dylematy nierozstrzygalne. No niemniej ten kapelan jest w sytuacji diablo trudnej. Chciałbym, żeby ksiądz dwa słowa na ten temat powiedział. Ja powiem jeszcze, nawiązując do poprzedniej kwestii, jakby ten oddział wyglądał, możemy sobie wyobrazić, bez kapelana. No myślę, żeby wyglądał tak, jak powiedzmy partyzanci czy banda braci Bielskich, których pięknie ten hollywoodzki film wybielił, ale warto sobie doczytać, na czym działalność braci Bielskich polegała. Zresztą ta działalność skończyła się kilka lat temu. To myślę, że warto sobie doczytać jak, albo byłby to oddział partyzantki typu sowieckiego. Tak by to wyglądało bez kapelana, powiedzmy. Ale wracając do wykonania tego wyroku śmierci, no dla Gurgacza, czyli duchownego, nieprawdopodobnie wrażliwego na życie, który kocha życie, po pierwsze nie wiemy, czy on się na to zgodził.
Po drugie, mamy tutaj żołnierzy. Teraz jakby polscy kapelani też lecą do Afganistanu. Na pewno dowódca, który jedzie na patrol rosomakiem, nie pyta się kapelana i kapelan nie jest doradcą ani taktykiem, ani strategiem, z którym dowódca by dyskutował swój rozkaz. I kapelan nie jest też od tego, żeby kwestionować rozkaz. Myślę, że Gurgacz w tej sytuacji zaproponował to, co Chrystus proponuje na krzyżu dobremu łotrowi. Chcesz? Dzisiaj będziesz w raju. Myślę, że to były tego typu wybory i myślę, że na poziomie duchowym Gurgacz robi to, co może dać najlepszego. Czyli jeżeli jesteś katolikiem, jeżeli jesteś uczniem Chrystusa, ja ci mogę dać bilet do życia wiecznego. Na pewno nie wiemy tego, czy Gurgacz w ogóle zgodził się na ten rozkaz, ale tak jak mówię, myślę, że misja kapelana nie polegała na tym. Poza tym jakby w przysiędze, którą składali kapelani, były też wszystkie jakby zastrzeżenia związane z byciem oficerem. Czyli też było pilnowane posłuszeństwo, było też niekwestionowanie rozkazów dowódcy, dochowanie tajemnicy i mnóstwo innych jakby rzeczy. Myślę, że Gurgacz zrobił z punktu jakby duszpasterskiego najlepsze, co mógł zrobić, ale tak jak mówię, my nie wiemy, czy on naprawdę się zgodził z tym wyrokiem. Taki wyrok to jest wyrok, który jakby, to jest jakby decyzja, którą podejmuje dowódca. I jakby też jakby można zobaczyć w książce, jak zobaczycie Gajowy, który przedstawia się, że chce rozpracować partyzantów i myśli, że ma do czynienia z żołnierzami Ludowego Wojska Polskiego, jakby sam wydaje na siebie wyrok. Ja przyszedłem do lasu, żeby was wytropić. I on jakby popełnia kolosalną jakby pomyłkę. I jakby od tego wszystko ten dramat się zaczyna. Proszę, Dawid Koli. To są dwie kwestie. Przede wszystkim myślę, że my troszkę nie doceniamy świadomości tych ludzi, którzy szli do lasu w roku 45, 44, wcześniej, później. To byli ludzie, którzy byli doświadczeni wojną i oni wiedzieli tak naprawdę, na czym polega działalność podziemna i oni czuli to, że takie sytuacje mogą nadejść. I wydaje mi się, że również sam Gurgacz, który dołącza do partyzantów w roku 1948, on nie idzie po prostu do lasu, żeby się tam ukrywać, on świadomie przyjmuje funkcję kapelana. To nie jest, oczywiście on nie był szkolony do tego, wydaje mi się, że on to bardziej intuicyjnie czuł, prawda? Nikt żaden specjalny kurs kapelana wojskowego nie wysyłał. Natomiast on wie, że taka sytuacja może nadejść i bierze na to odpowiedzialność. I godząc się, że będzie kapelanem wojskowym, to nie będzie kwestionował rozkazu dowódcy, zwłaszcza, że dowódca i też postacią szczególną. Tutaj niejednokrotnie z profesorem Musiałem, dyskutując o księdzu Gurgaczu, mówimy o tym, że zapomnianą postacią jest dowódca oddziału PPN, czyli Stanisław Pióro, czyli osoba również głęboko wierząca, osoba, która zwraca się do księdza Gurgacza pewnymi dylematami moralnymi, kiedy jeszcze ksiądz Gurgacz nie jest członkiem PPN-u. I ten człowiek na pewno był dużym autorytetem dla podwładnych, tak samo dużym jak ksiądz Gurgacz. I również on podejmował najważniejsze decyzje dla oddziału i ksiądz Gurgacz tych decyzji nie kwestionował. To były dwa zupełnie inne byty. Ksiądz Gurgacz był częścią tego oddziału i nie był nigdy dowódcą, tak jak na przykład próbowała komunistyczna propaganda pokazać. Z drugiej strony też nie zgodziłbym się z moim przedmówcą w kwestii tego, że ten oddział mógłby przypominać oddział braci Bielsku, być oddziałem sowieckim. Rzeczywiście tak, bez Gurgacza, ponieważ no, to byli ludzie, którzy jednak byli troszkę inaczej wychowani. To byli ludzie głęboko wierzący, również wychowani na pewnych ideałach Armii Krajowej, Batalionów Chłopskich. I rzadko kiedy zdarzało się, ja mówiłem o tym wcześniej, że rzeczywiście te oddziały partyzanckie mogły się demoralizować i tak się zdarzało, ale jednak większość tych oddziałów była dość oparta na takim silnym fundamencie moralnym, etycznym, patriotycznym, który nie pozwalał im na to. Nawet jeżeli dochodziło do pewnych ekscesów, to na pewno nie na poziomie jednostek sowieckich, a obecność kapelana w tych oddziałach, które działały jeszcze na przełomie 40. 50. w całej Polsce, to była rzecz rzeczywiście wyjątkowa. I oddziały na Mazowszu, oddziały na Lubelszczyźnie, oddziały na Podhalu, oddział w Jarusy na przykład, tworzony
dawnych żołnierzy zgrupowania Ognia. On nie miał swojego kapelana, a działał według pewnych jasnych zasad, według pewnych wytyczonych wcześniej norm, aż do jego rozbicia w roku 1949. Więc tutaj akurat to zagrożenie oczywiście było, ale jednak ci ludzie i dowódcy większości tych oddziałów poakowskich, niepodległościowych, szli dość jasno wytyczoną drogą i nawet jeżeli nie mieli kapelana na co dzień, to zawsze mogli zwrócić się o radę i pomoc. Na przykład do księży parafialnych to się również działo. Tylko dla podkreślenia jedno zdanie, że właśnie są te dwa gorsety, które pilnują żołnierzy PPA-u i jeden gorset w przypadku innych żołnierzy, czyli mamy coś, co możemy nie nazwać kodeksem wojskowym, czyli te oddziały, które funkcjonują zgodnie z tymi zasadami, rzeczywiście granic nie przekraczają. W przypadku PPA-u mamy ten dodatkowy drugi gorset, czyli zasady wiary chrześcijańskiej, wiary katolickiej. I to tym bardziej pomaga, sprawia, że jest to oddział wyjątkowy właśnie dlatego, że choć prowadzi tą działalność w sposób zbrojny, to jednak stara się unikać rozlewu krwi. Też jestem zdania, że być może robiliby, być może bez ojca Gurgacza te akcje by miały inny przebieg, ale patrząc na skład tego oddziału, raczej nie stawiałbym tezy, że bez ojca Gurgacza był on skazany na to, żeby się stoczyć. Takie obawy miał ojciec Gurgacz, dlatego do oddziału przystępuje, ale to nie jest tak, że tak musiałby być. Pióro tam odgrywał niezwykle istotną rolę i trochę jest tak, że mówiąc wiele o ojcu Gurgaczu, nieco spychamy też sami pióro w cień, a warto o tym człowieku pamiętać, bo był to człowiek naprawdę wyjątkowy. Jeszcze słowo do powiedzenia z mojej strony. Ja rysuję tę sytuację specjalnie dramatycznie, prawda, żeby dopędzić do końca to, co ewentualnie byłoby jakąś zadrążę wątpliwością. Też nie miałem na myśli tego, jeśli ktoś chciał zrozumiał to wbrew intencją, że rolą księdza Gurgacza było podważać decyzję dowódcy, prawda? To jest jasne, że to jest wojsko, to nie jest jakaś cywilbanda, która głosuje, dyskutuje, no jest dowódca i koniec, prawda? Każdy, kto ma jakieś pojęcie o wojsku, to wie, że jest hierarchia. I hierarchia decyduje, a decyduje w kontekście sytuacji, która no, niewątpliwie drugą stroną tego równania była śmierć tych chłopaków prawdopodobnie. A w każdym razie ujęcie jej przez UB. Więc tylko miałem na myśli tyle, że Gurgacz idąc do lasu, do nich, pisał się na to, że będzie świadkiem i potroszę uczestnikiem takiej sytuacji, prawda? Tylko to mam na myśli. No ale być może taka w ogóle jest kondycja kapelana, prawda? I Kościół świadomie mówi, no wchodzimy w to, prawda? Tyle wyjaśnienia. Teraz bym jeszcze wrócił do osoby księdza Gurgacza, już nie tyle do jego cech, jego osobowości, ile do cech jego religijności, prawda? Bo jak wiemy, nie wystarczy powiedzieć, że jestem chrześcijaninem, czy jestem katolikiem. Trzeba pytać, jakim jest chrześcijaninem, czy katolikiem. Jezuitą no, to coś mówi, ale też nie mówi wszystkiego. To, co zwraca uwagę u tego człowieka, to no, jest kilka takich cech, ale dwie mi się, może trzy rzucają szczególnie w oczy. Pierwsze to jest to poczucie tej przepaści między nędzą stworzenia i doskonałością Stwórcy, prawda? Czyli między grzesznością człowieka, a nieskończoną potencją do wybaczania ze strony Boga, prawda? To jest bardzo częste u Gurgacza. Drugie to ten jego, to ta maryjność, ale maryjność tego rodzaju tak pojmowana jako współcierpienie. Teraz jest Wielki Post, więc Państwo mogą z łatwością sięgnąć w pamięci do pieśni, do jednej z pieśni, gdzie jest ten refren i ty, któraś współcierpiała, prawda? Czyli ta matka, która
postać matki. No w ogóle postać człowieka, no, który jest świadkiem jakiegoś bezmiernego cierpienia, ale nie odchodzi, nie ucieka, tylko jest. No, trwa przy razem. Stąd słowo polskie, stare słowo współczucie ma tak naprawdę, mi się zdaje, taki sens, prawda, jako współodczuwanie, czyli jeśli tak się zdarzy, to współcierpienie. I to u Gurgacza jest też bardzo, bardzo wyraźne. A trzecia taka charakterystyczna cecha jego religijności to jest jakby wzrost wiary, czy takiej pewności płynącej z wiary, ufności Bogu, tak można powiedzieć. Nie wierzę w Boga, ale wierzę Bogu. Wierzę Tobie, Panie Boże, o coś takiego. Mimo wszystko, znaczy w każdych okolicznościach, że mimo. I u niego w tych pismach bardzo często się to przebija, że on ma poczucie, nie wiem, jakiegoś opuszczenia, osamotnienia, niezrozumienia. No, jestem sam, nie rozumieją mnie, ale w ogóle to nie pomniejsza mojej wiary. Moja wiara jest jak skała, można by rzec. Czy ja dobrze odczytuję? A jeśli źle odczytuję, to dlaczego? A jeśli za mało, to proszę nam dopowiedzieć jeszcze o tej sylwetce duchowej księdza Gurgacza. No oczywiście. Tu jest mnóstwo jakby kwestii, bardzo jakby szczegółowych. I tu ja podam tylko pewne nurty, w których warto czytać te zapiski duchowe. To są rzeczy bardzo cenne, bo to są rzeczy notowane w czasie rekolekcji, czyli w czasie jego skupienia. Każdy jezuita co roku robi rekolekcje oświadczeniowe i to, co cenne, mamy zeszyt, który ocalał, który może nam pokazać pewną ewolucję i tego, co się działo w sercu i jakby w duszy księdza Gurgacza. Najpierw kleryka, potem księdza. Myślę, że bardzo duże jest podobieństwo, bardzo duże jest z Janem Pawłem II. Jan Paweł II od razu nazwie swój pontyfikat Totus Tuus. Gurgacz, będąc jezuitą, jezuici jakby aż tak nie mają rozwiniętej duchowości maryjnej. Całe jakby doświadczenie duchowe jest naznaczone obecnością Maryi. Jak zobaczycie, jest przepiękne wspomnienie jego, jak mama małego chłopca przynosi do kościoła parafialnego i jakby ten mały Władziu patrzy na obraz i od obrazu odbijają się jakby promienie słońca. I dziecko to zapamiętuje. To jest tak naprawdę też jeden z jego... Jeden motyw, gdzie on znalazł Pana Boga, to była przyroda. A drugi motyw to jest nieprawdopodobne wychowanie religijne, odziedziczone po rodzicach, po mamie szczególnie. Jakby pytając się o genezę jakby jego ducha, to na pewno na pierwszym miejscu jest przyroda, na drugim jest doświadczenie rodzinne, modlitwy. Wiele razy on wspomina jakby, im bliżej śmierci on dokonuje takiego podsumowania całego swojego życia duchowego. I tam właśnie spotykamy jego wspomnienia z dzieciństwa, jak się modlił, jak się mama modliła i tak dalej. To pokazuje, jak mocne było to doświadczenie w jego sercu. Tutaj, mówiąc o miłosierdziu, pamiętajmy, że Polska w 1947 roku, jezuici są przedstawiani bardzo w krzywym zwierciadle, bo to jezuita rozgrzeszył komendanta Oświęcimia. Jakby wtedy dochodzi do jakby takiego bardzo dużego natężenia ataków. Jak to? Komendant Oświęcimia też dostał bilet do raju. Czy Bóg jest rzeczywiście tak miłosierny, żeby w ostatniej chwili, przed wykonaniem wyroku śmierci, można było się wyspowiadać tak po prostu i mieć odpuszczenie grzechów? Jakby Gurgacz o tym jakby też wie, że doszło do czegoś takiego. I myślę, że wielokrotnie do tego wracano. Dlatego tutaj jakby chcę pokazać, czym oni żyli. Na pewno czytając jego zapiski duchowe, trzeba brać pod uwagę, że to jest wszystko przed Soborem Watykańskim II. Że to była inna szkoła ascezy, to były inne praktyki trochę duchowe, ale efekt i tak jest taki, że
w Gurgaczu jakby wszystkie te rzeczy, do których zaprasza go Chrystus, zaprasza go Ewangelia, jakby pokazują, że efekt jest bardzo dobry. I myślę, że tu myślę. To w takim razie może jeszcze powiedzmy o, bo chciałbym, żebyśmy szli do procesu za chwilę, ale zanim ten proces, to jeszcze może jeden moment, jeden cytat, mianowicie dlaczego wcześniej? Dlatego, że proces tych czterech, nie, czy więcej było osądzonych, cztery kary śmierci, no, proces oddziału, tak, był prezentowany jako proces księdza Gurgacza z powodów oczywistych, tak, i w pewnym sensie był procesem Kościoła Polskiego, który no, wiedzie do zguby naród budujący socjalizm, prawda, i pokój. Tak, jakby taka była klisza propagandowa. Więc ten Gurgacz był przedstawiany jako potwór. No. Czy to wyszło w propagandzie? Nie do końca, wydaje mi się, że będziemy o tym mówić za chwilę. Wydaje mi się, że nie do końca. Ale no, starali się zrobić tak jak umieli, prawda? I trochę na pewno uzyskali. Ale mówię o tym, o tej próbie przerobienia go na potwora, bo przerabiano nie byle kogo, tylko człowieka, który no jakby w pełni się wpisywał w ten wymiar no właśnie przypuszczam, że w przypadku Hessa powiedziałby, no na co miał zrobić ten spowiednik? No właśnie każdy jest powołany do zbawienia, no tak, no sorry, ale no na tym to polega właśnie. Więc tu bym zacytował z listu do przyjaciela, do Jana Matejaka, o sile przebaczenia chrześcijańskiego. I pisze Gurgacz tak. Krzywda i niewdzięczność żłobi trwałe ślady w duszy niby żrący płyn. Czy nie spotkałeś ludzi uprzedzonych, zgorzkniałych, załamanych duchowo z powodu złego obchodzenia się z nimi przez bliźnich? Otóż Jasiu, zwraca się do kolegi, przyjaciela, na mojej duszy nie pozostały nawet po tych wszystkich razach blizny. Kocham i tych, co mnie skrzywdzili, spotwarzali, zelżyli, i tych, co niewdzięcznością za dobroć odpłacili, i wrogów, i przyjaciół, obojętnych, wszystkich. Czy to nie wielka łaska? Więc to jest taki człowiek, prawda? To jest człowiek no, zawierzenia i zatem przebaczenia chrześcijańskiego. I właśnie na takiego padło, nie było innego w tym akurat pod ręką, bo mieliście mieli tylko jego w tym momencie, no i próbowali, jak powiadam, pokazać go jako wcielenie zła. Więc tytułem wstępu do tej części rozmowy, która będzie dotyczyć procesu, może Państwo zechcieli rzucić okiem na utwór propagandowy z epoki. To jest Polska Kronika Filmowa z głosem znanym, bo jest znany choćby z filmu Wajty. Ale najstarsi pamiętają jeszcze ten głos w takim charakterze, a młodsi pamiętają w charakterze innym. Głosem Andrzeja Opickiego oczywiście. Polska Kronika Filmowa, 49 rok, no nie wiem, wrzesień, październik może, pewnie zaraz po. Chwileczkę. W Krakowie zakończył się proces księdza Gurgacza i pięciu innych członków bandy, mającej na sumieniu szereg morderstw i rabunków. Oleje święte, komunikanty, brewiarz, tuba i rewolwer, z którego padł nie jeden śmiertelny strzał. Było coś symbolicznego w tym zestawieniu przedmiotów, jakie znaleziono przy księdzu w chwili aresztowania. Jezuita, ksiądz Gurgacz, stwierdzający z samym cynizmem, że mordowanie bezbronnych jest zgodne z pojęciem etyki katolickiej, to nie tylko zbrodniarz, ale i świeżca zbrodni, rzuciciel serc i umysłów, tragiczne widmo polityki uprawianej przez reakcyjny odlam klerów.
Rejonowy Sąd Wojskowy w Krakowie skazał Burgacza oraz dwóch innych członków bandy na karę śmierci. To jest króciutkie, tylko tyle. To Państwu pokazuje oczywiście klimat z epoki. My dzisiaj patrzymy na to jak na jakieś kuriozum, no ale wtedy miałem świadomość, że to było zorkiestrowane, prawda? Znaczy w gazetach to samo, w radiu to samo, w kinie przed filmem, no bo to był młodzież, nie wie, ale starsi wiedzą. Przez każdym filmem w Polsce, przez cały PRL puszczano właśnie polską kronikę filmową z treściami propagandowymi, w tym wypadku z taką właśnie treścią. No i to pranie mózgów się odbywało jakby wszystkimi kanałami dostępnymi. W jakimś stopniu było skuteczne, niewątpliwie. Nie możemy powiedzieć, że pozostawiło ten naród całkowicie niewrażliwy na te wysiłki. Ale teraz spójrzmy na mechanikę, na sens tych wysiłków. Znaczy, co powiedziano prokuratorom i sędziemu, przepraszam, składowi sędziowskiemu przed procesem, bo nie wątpię, że takie narady były, jak trzeba zrobić ten proces, żeby wyszło, że primo jest to banda, a nie oddział, sekundo jest to banda bardzo groźna, która ma na sumieniu bardzo wiele zabójstw, tercio dowodzona jest przez księdza, zwyrodniałego księdza katolickiego, i w końcu ten ksiądz, zwyrodniały ksiądz katolicki jest reprezentatywny dla przynajmniej części reakcyjnego kleru, który zagradza drogę narodu polskiego do lepszej socjalistycznej przyszłości. Tak mniej więcej można by to streścić. Gdyby któryś z Panów zechciał powiedzieć o tym, jak robiono ten proces i jak go przeprowadzano. Zresztą dosyć typowy sposób dla tamtych czasów, prawda? Zacząć by pewnie trzeba od genezy, od tego, jak to się stało, że partyzanci do PRL-u z tej grupy, w której był ojciec Gurgacz, wpadli w ręce aparatu represji, bo to też tłumaczy, jakiej trzeba było dokonać wolty, żeby w propagandzie przedstawiać ojca Gurgacza jako, jak to pisano, herszta tejże bandy. Wtedy, kiedy zaciskała się już pętla aparatu represji wokół leśnego oddziału, wokół żandarmerii, jej dowódca pióro podjął decyzję o podzieleniu jej na trzy mniejsze grupy, którym łatwiej było wymykać się obławą, ale łatwiej było też melinować się w prywatnych mieszkaniach. Jedną z tych grup dowodził bardzo ważny dla funkcjonowania tego oddziału człowiek, czyli Stefan Balicki, pseudonim Belina, i w tej grupie, przy tej grupie przebywał ojciec Gurgacz razem ze swoim przyjacielem Szajną, Stanisławem Szajną Orłem. Ta grupa była kilkuosobowa. Ich zadaniem stało się zdobycie pieniędzy, zdobycie funduszy, dzięki którym żołnierze PPA-u mogliby albo wydostać się do wolnego świata przez Austrię, albo zalegalizować się na ziemiach zachodnich czy północnych, a więc na tym terenie, na którym można było rozpłynąć się w tym morzu repatriantów i gdzieś na lewych papierach spróbować powrócić do normalnego, w cudzysłowie, życia. Ten napad przeprowadzany w centrum Krakowa, akcja na bank państwowy, się nie powiodła, partyzanci zostali ujęci, wszyscy, można powiedzieć, po pościgu, poza ojcem Gurgaczem, który postanowił na nich czekać od pewnego momentu, już mając pełną świadomość, że do umówionego punktu kontaktowego przyjdzie raczej bez bieka, bo nikt nie mógł z tej obławy ocalać. Będzie się, zatem tutaj mamy sytuację z punktu widzenia propagandowego, niezwykle ważną dla bezpieki. Mamy ludzi złapanych na gorącym uczynku podczas akcji na bank, na woźnych bankowych. Mamy wśród nich duchownego, to jest rok 409, kiedy Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego wydaje okólnik, w którym zaleca, aby w każdym województwie przeprowadzono co najmniej jeden duży proces pokazowy przeciwko duchownym. To ma istotne znaczenie. Tutaj jest ten prezent, jest jezuita w rękach aparatu represji i jest akcja na bank. W propagandzie komunistycznej to będzie oczywiście napad, to będzie skok bandycki, to będzie grabież. Z punktu widzenia
pragmatyki działań partyzanckich, to była konfiskata. Tutaj PPN działał zgodnie z tymi regułami, z którymi funkcjonowało polskie państwo podziemne w czasie II wojny światowej, to znaczy moralne, dopuszczalne są akcje, które są przeprowadzane na organizmie okupacyjnym przeciwko instytucjom państwa okupującego. Po wojnie tym okupantem, czy w roli tego okupanta upatrywano reżim komunistyczny, zatem działania na spółdzielnie, na instytucje państwowe były tymi, które były absolutnie dopuszczalne. W propagandzie oczywiście mamy właśnie ten motyw pierwszy, to znaczy Stefan Balicki-Bylina jest zepchnięty na drugi plan, hersztem, jak to będzie powtarzane w prasie, w radiu tej grupy, stanie się ojciec Gurgacz. I druga rzecz, działalność oddziału, zdobywanie funduszy będzie właśnie przeprowadzane, będzie pokazywane jako działalność bandycka, stąd określenia proste, czyli określanie ich jako szajki bandyckiej. Mentalność tych funkcjonariuszy oddaje też fragment protokołu rewizji, w którym zapisano, że przy aresztowaniu księdza Gurgacza skonfiskowano pistolet WIS i inne przedmioty religijne. To w jakiś sposób definiuje sposób myślenia funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa. W każdym razie propaganda była budowana wokół uderzenia w Kościół jako tej siły wstecznej, hamującej rozwój socjalizmu w Polsce, ale nie tylko, jako tak naprawdę instytucji, której efektem działania jest to, że mamy księży, którzy z pistoletem w ręku stoją na czele band rabunkowych. Tu warto jest zwrócenie uwagi to, co było mówione w polskiej kronice filmowej, prawda? Że znaleziono przy nim pistolet, z którego padł nie jeden śmiertelny strzał. To jest ta propaganda, ten motyw ofiar śmiertelnych będzie się pojawiał bardzo obficie w sytuacji, w której mamy świadomość, że te ofiary zostały ograniczone do minimum. Oddział PPN-u nie wykonywał akcji likwidacyjnych sensu stricte, takie jak to robiły inne oddziały niepodległościowe, które likwidowały czy to aparatczyków partyjnych, szczególnie zasłużonych dla działań reżimowych, czy też funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa, którzy tym oddziałom zagrażali. W tym wypadku tego typu akcji w ogóle nie było. Mimo to w propagandzie jest to niezwykle istotny element, aby właśnie tą działalność gdzieś wyciągnąć na pierwszy plan. W skrócie więc, jeśli chodzi o to przygotowanie, mamy bardzo prostą sytuację, dlatego że ta akcja była akcją głośną w Krakowie, nagłośnioną tuż po jej przeprowadzeniu, czyli w lipcu. Proces odbywał się w sierpniu, krótki czas, ale wystarczający na to, żeby sprzedać tą historię jako historię zdegenerowanego księdza prowadzącego na manowce młodych ludzi, księdza, który zmusza ich do rabunku. Wszystko oczywiście dla własnego, prywatnego zysku. Cała ta działalność ideowa, niepodległościowa została wykarczowana i musiała z tej historii zniknąć. Do tego stopnia, że gdy analizowaliśmy też nagrania radiowe z procesu i zestawialiśmy je ze stenogramem sądowym, to nawet stenogram sądowy został bardzo mocno podretuszowany, tak to nazwijmy, przez kronikarzy sądowych. Znamienne jest też to, że gdy proces się kończył, skazani zostali już ta czwórka osób, czyli Stefan Balicki-Bylina, Stanisław Szajna, Orzeł, ojciec Gurgacz i kleryk jezuicki Michał Żak zostali skazani na karę śmierci. Żaka później ułaskawiono, zmniejszono mu tą karę do więzienia dożywotniego. Gdy ta czwórka została skazana na karę śmierci, mieli szansę wypowiedzenia ostatniego słowa. W protokole rozprawy głównej zapisano przy ojcu Gurgaczu, nie wypowiedział się. Tymczasem w relacjach osób, które były na tej sali sądowej, zachowały się wspomnienia bardzo mocnego ostatniego słowa. I w dokumentach bezpieki komunistycznej odnaleźliśmy z Dawidem takie notatki anonimowego funkcjonariusza, myślimy, że pionu śledczego, który musiał być obserwatorem na tym procesie, który zanotował to ostatnie słowo ojca Gurgacza, rzeczywiście zgodnie z tym, co pamiętali świadkowie. Ja jeszcze chciałbym dodać jedną rzecz, że tutaj mówimy o tych dwóch akcjach, które skończyły się śmiercią konfidenta, tak naprawdę, u Beków,
trudno powiedzieć, czy to u Ubeków, czy Wopu w tym momencie, i Ormowca. Natomiast w czasie procesu tych spraw w ogóle nie podnoszono. Znaczy, nawet nie starano się docierać, szukać informacji o tych dwóch likwidacjach, które byłyby idealną podkładką do zasądzenia kary śmierci i do pokazania tego w mediach, ponieważ już wcześniej ustalono, że te kary śmierci muszą zapaść, prawda? Dopiero później, kiedy sądzono w dodatkowych procesach innych żołnierzy PPN-u, te sprawy wyciągnięto, żeby im dać tylko, powiedzmy, 15 lat więzienia. Więc te dwie kwestie, które dla nas są dość ważne, ponieważ no, pokazują również trud pracy księdza Gurgacza i również to, że był narażony na takie doświadczenia, tak naprawdę dla bezpieki były w tym czasie drugorzędne. Oni wiedzieli, że w takim głośnym procesie, tak propagandowo przygotowanym, kara śmierci musi zapaść. I wydaje mi się, że no, oczywiście kleryk Michał Żak uniknął tej kary śmierci. Może nawet pozostali przyjaciele księdza Gurgacza też mogliby uniknąć, ale dla niego ta kara śmierci była od początku przewidziana i zaplanowana. Ksiądz coś dodał? No, na pewno nie był to proces, w którym poszukiwano prawdy, tylko on był już jakby... To była kwestia tylko znalezienia. To jest podobnie jak z procesem Jezusa. Tam nikt nie szuka prawdy, tylko trzeba jakąś formułę znaleźć, żeby skazać i wykonać wyrok śmierci. Ja się bardzo cieszę, że przetrwała ta kronika filmowa, bo możemy zobaczyć osobę, która jest niezłamana przez tych, którzy zrobili wiele, żeby go złamać. Mamy też piękną postawę jego nieproszącego o ułaskawienie Bieruby. Nadajemy sprawozdanie. Właśnie za chwilę usłyszymy, jeszcze oprócz tego, że widzieliśmy w kronice filmowej postać, która jest sądzona, skazywana na śmierć, oni widzieli. To, co widzieliśmy, no to jest postać pełna godności. On przyjmuje wyrok, on wiedział w lesie, że tak to się skończy, jakby przygotowywał się na śmierć, i on to przyjmuje i mówi: o nie, panowie, wy mnie nie osądzicie, mnie osądzi Bóg. I to jest jakby to, co zostało też zachowane, że on odpowiada fragmentem z psalmu 43. Osądź mnie, Boże, i rozeznaj moją sprawę. On przeżywa to w ogóle na poziomie osoby duchowej. Widzieliśmy podniesione czoło. To jest człowiek pełen godności, niezłamany kilkunastogodzinnymi przesłuchaniami. On przeżywa to w ogóle, to jest nieprawdopodobne. Przy całej, tak jak mówiliśmy, wrażliwości artysty, on to duchowo przeżywa, on już jest jakby, wie i mówi, że co to jest śmierć? Co to jest śmierć? To jest przejście. I myślę, że on tą swoją wiarą w Chrystusa, też poraził tych, którzy razem z nim przeżywali tą śmierć. Mamy też świadectwo spowiedzi drugiego partyzanta na korytarzu w Montelupi. Ksiądz Gurgacz, czekając na wykonanie wyroku śmierci, zgłasza się, że pójdzie... Nadajemy sprawę. Do dentysty. zgłasza się, że pójdzie do dentysty. Gdy jeden z partyzantów to słyszy, też chce iść do dentysty. Ksiądz Gurgacz oczywiście wykorzystuje sposobność, żeby go wyspowiadać. Także, że to jest ktoś, kto przeżywa ten proces jako przejście. On nie ma wątpliwości, że za to, co zrobili dla utrwalaczy nowej władzy, że oni za to zapłacą. I on to chce zapłacić, myślę. Bo jest człowiekiem, który postawił i na Pana Boga, i na honor, i na miłość do swojej ojczyzny. Tak jak Państwo widzicie, przerasta mnie technika. Przepraszam, to się zdarza w pewnym wieku. W każdym razie wysłuchamy fragmentu zeznań księdza Gurgacza przed sądem. Odpowiedzi są ważne, ale pytania też są ważne, zwracam uwagę. To są nagrania, które były wykorzystywane w programie w trzecim w audycji Tym żył świat kilka lat temu. Chcę się wytłumaczyć na wypadek prokuratora. Danie. Z pierwszego dnia rozprawy toczącej się przed Rejonowym Sądem Wojskowym w Krakowie
przeciwko księdzu Władysławowi Gurgaczowi, który z 5 członkami bandy dokonał licznych napadów rabunkowych. Po odczytaniu aktu oskarżenia przewodniczący zadaje pytania oskarżonemu księdzu Gurgaczowi. Proszę, co wyście robili w tym oddziale? Poza spełnieniem swoich funkcji kapłańskich przez pierwsze miesiące absolutnie nic więcej. Odprawiałem mszę świętą, w niedzielę tłumaczyłem Ewangelię odpowiednią, w krótkim przemówieniu. Spowiadałem, zależnie od woli życzenia członków oddziału. A jeśli się mnie ktoś pytał jakąś kwestię etyczną, to mu służyłem odpowiedzią. Ale poza tym zupełnie nie mieszałem się do życia obozu. Czy chodziliście w sutannie, czy w mundurze wojskowym, będąc w oddziale? Sutanny nie nosiłem, rzecz jasna, żeby nie robić sensacji. Dla kogoś, kto przypadkiem widział oddział, czy gdzieś jakiegoś księdza latami, jarami, pałowami chodzącego w sutannie. Tak, w czym wychodziliście? Chodziłem tylko w ubraniu cywilnym, nie w mundurze. A sutanny księdza świeckiego przebierałem się tylko w ten czas, jeżeli trzeba było gdzieś przejść inkognito. Czy wy w mundurze chodziliście kiedyś? W mundurze chodziłem cały czas od jesieni 1948 roku aż dotąd, aż do chwili ujęcia. A w mundurze wojskowym? Tak. Powiedzcie, czy będąc w oddziale jako ksiądz kapela, czy wy posiadaliście broń? Jeżeli posiadaliście, to jaką i w jakim czasie? Aż do sierpnia 1948 roku nie posiadałem żadnej broni. Właściwie nie używałem żadnej broni, bo wniosłem w niedługim czasie po przystąpieniu do oddziału pistolet WIS. System WIS, 2 magazynki, kilka granatów. Kilka granat. Tak. Czy ten pistolet WIS przez cały czas waszej służby w bandzie posiadaliście? Nie. Nie. Ten pistolet dałem do rozporządzenia piórze Stanisławowi, a sam chodziłem zawsze bez broni. Aż do sierpnia. Gdzieś mniej więcej od połowy sierpnia, od sierpnia 1948 roku, dopiero zacząłem, i to nie zawsze, używać siódemki. Pistoletu siódemki belgijskiej. A później używałem swojego pistoletu WIS-a. Skąd oskarżony wziął fałszywy dowód dla tej Ireny Maskalskiej? Dowód wyrobiłem w Krynicy. Przez kogo? Przez znajomego. Właściwie miałem swój formularz. Skąd? Formularz dostarczył mi Frączek Jan. Tak. Proszę mi powiedzieć, czy wyrabianie fałszywych dowodów z punktu widzenia oskarżonego jako księdza jest czynem etycznym, czy nie jest czynem etycznym? W ogóle i w konkretnym przypadku. W tych warunkach, w jakich ja wyrabiałem, uważałem, że jest czynem etycznym. Tak. Tak, no a teraz inny oskarżony powie, bo już sąd zapytywał o to, ale oskarżony jakoś się tam wymigał od tej odpowiedzi. Na co kapelanowi bronić? Bo kapitanem mianowali dlatego, że taki był zwyczaj w Wojsku Polskim, że kapelan to jest kapitan. A na co kapelanowi bronić? To jak każdy człowiek ma prawo bronić życia, tak samo uważałem, że i kapelan, tym bardziej partyzant, znajdujący się w ciągu niebezpieczeństwie życia, utraty życia, ma prawo i może nosić broń. Nosić broń. Ewentualnie użyć broń. O. Znaczy oskarżony był psychicznie przygotowany do tego, że w momencie odpowiednim użyje broni, tak? Tak. Tak.
Teraz proszę mi powiedzieć, z jakiego przepisu, z jakiego kanonu, z jakiego przykazania oskarżony wyprowadza prawo do zabierania państwu i spółdzielni pieniędzy? To już, zdaje mi się, dwukrotnie objaśniałem. No a ja ciągle jeszcze nie mogę zrozumieć. Bo mnie uczyli nie kradnij. I tam nic nie jest napisane. Nie kradnij prywatnego kupca, czy kradnij sobie spółdzielni. Tak mnie moja matka uczyła. I tak mnie moi prezesi uczyli. Ja się chcę od oskarżonego dowiedzieć. W którym miejscu i kiedy to przykazanie zostało przebudowane i zmienione? Przykazanie nie kradnij nie zostało. Nigdy zmienione i nie będzie zmienione. Kradzież zawsze zostanie kradzieżą. Ale jeśli jest się w położeniu ciężkim, jeśli... Proszę oskarżonego, z czyjej winy się znaleźli ci ludzie w ciężkim położeniu? Kto ich tam posyłał do banku? Tam oskarżony widzi, jest uczeń gimnazjalny, którego rodzice żywili i pozwalali mu się uczyć. Kto jego posłał do banku? On z nieba tam spadł do tej bandy. Bo ja rozumiem, jest w okresie okupacji. Z Oświęcimia ucieka więzień i on idzie do domu albo z obozu jenieckiego i kradnie po drodze jakąś rzepę albo inne kartofle, żeby życie ocalić. To ja rozumiem, co to znaczy, że tutaj można zabierać. Ale jeśli człowiek z dobrej woli idzie do bandy po to, żeby zabijać, żeby kraść, żeby walczyć z władzą ludową i to z tego płynie, że on ma prawo zabierać pieniądze, że on ma prawo zabierać towary, według jakiejże to etyki? To już płynie z samej etyki naturalnej na. Samej etyki naturalnej nie płynie. Kto jest w tym przekonaniu, kieruje się dobrym sumieniem. No tak, ja widzę, że nasze sumienia to są sumienia z dwóch różnych planów. Już nie będziemy na ten temat rozmawiać. Do pisania, ja bym prosił o pozwolenie okazania oskarżonemu pewnych przedmiotów, które myśmy zabrali podczas rewizji przy ujęciu oskarżonego. I prosiłbym, żeby oskarżony się wypowiedział, czy to właśnie przy nim znaleziono i do czego poszczególne rzeczy służą, jak się nazywają, żebyśmy mogli to mieć. Co to jest, proszę oskarżonego? Wysłyszeliśmy. Został znaleziony przy oskarżeniu? Co to jest, proszę oskarżony? Zbrewiarz. Został znaleziony przy oskarżonym? Tak. Co to jest, proszę oskarżony? Magazynek. Do czego? Do pistoletu. Został znaleziony przy oskarżonym? Został znaleziony. Co to jest? Tak samo. Co znaczy tak samo? Magazynek. Został znaleziony przy oskarżonym? Owszem. Co to jest, proszę oskarżony? To jest tuła. Została znaleziona przy oskarżonym? Tak. Co to jest, proszę oskarżonego? To jest pudełko z olejami świętymi. Zostało znalezione przy oskarżonym? Tak. To się nie nazywa czasem świętokradztwo? Co nie. To jest, proszę oskarżonego? To są zwykłe opłatki. Do czego miały służyć? Potrzebne do funkcji liturgicznych. Do czego konkretnie? Do mszy świętej. No. Komunikanty, tak? Tak. Zostały znalezione przy oskarżonym? Co to jest? Pistolet. Został znaleziony. Co to jest? To do stuły należy. Do stuły. Co to jest? Po co księdzu kompas? Żeby nie spłonić, już jasność mojej. To ja bym się ksiądz po parafii obracał i w klasztorze, że i kompas mu nie poszedł. Co to jest? Obrazek. Przypuszczam, że do tego należy. Tak. Co to jest? Szkapierz. Co to jest? Jest bielizny. Co? To bielizny. Paranek, tak? To jest do odprawienia uczyścia. Tak. Co to jest? Korporał. Do czego? Do uczyścia. Został znaleziony przy oskarżonym. To co jest?
Purifikator w Dom Mszy Świętej. Wszystko zostało nalane przy oskarżonym. Tak. Drugiego nie. Tak. W momencie dokonania napadu ratunkowego na pracowników banku Związku Spółek Zarobkowych. Ja proszę sąd o dołączenie okazanych przeze mnie dowodów rzeczowych do akt przeciwko Gurgaczowi. Proszę Państwa, proces pokazowy to był jeden z wielu pokazowych w tym czasie i jak dobrze wiemy, sukces procesu pokazowego przejawia się w tym, że oskarżeni byli przez różne oddziaływania w śledztwie, w procesie, wokół procesu, przez publiczność, przez brak dostępu do bliskich i tak dalej, no byli rozwalcowani psychicznie, prawda? I na koniec najlepiej jakby mówili, że są szpiegami amerykańskimi, watykańskimi i wszystko, prawda? Co? Przyznawali się do wszystkiego. To jest stan idealny i tak się działo niekiedy, jak wiemy. Otóż w tym procesie tak się nie podziało, mam wrażenie. Tym bardziej mam takie wrażenie, że przecież ten dokument dźwiękowy, który słyszeliśmy, był używany w propagandzie wtedy. Gdyby były momenty, w których ksiądz Gurgacz się... gdyby były lepsze momenty z punktu widzenia propagandowego, byłyby użyte. Zakładam, że to są najlepsze z punktu widzenia interesów rządzących wówczas, które można było odtworzyć, prawda? Wszystkie pozostałe były już gorsze. A my wiemy, mówił o tym doktor Musiałże przed sądem i w ostatnim słowie ksiądz Gruber stawał dzielnie i mówił zupełnie coś innego niż chciano usłyszeć. Więc wydaje się, że to tak jakby się słabo udało. Kary śmierci to jest jedna rzecz, a oddziaływanie propagandowe to jest druga rzecz i właśnie ta warstwa propagandowa wydaje się, że słabo. Czy się mylę, proszę pana? Znaczy na pewno ksiądz Gurgacz miał dużego pola manewru, żeby jakoś bronić się, prawda? Bo jak mówiłem, wyrok był ustalony, zarzuty były jasne, zwłaszcza, że wcześniej, rok, dwa lata wcześniej była aresztowana większość żołnierzy tej właściwie siatki cywilnej PPN-u i oni już dużo wiadomości bezpiece przekazali, to na nich wybito. I prawdę powiedziawszy, bezpieka miała wszystko już na widelcu. Jednak, jak mówimy, można było grać postawą i ta postawa była bardzo, bardzo ważna, nie tylko dla nas w tej chwili, ale również dla innych współoskarżonych, bo oni to mocno zapamiętali, bo pamiętajmy, że inni oskarżeni w procesie księdza Gurgacza aż tak silnej postawy nie mieli. To on przede wszystkim walczył o ten oddział, to on przede wszystkim podkreślał, że to była grupa niepodległościowa, podziemna organizacja, a nie banda. Tego fragmentu akurat nie ma w tym co puszczaliśmy. Natomiast prokurator Ligenza bardzo się irytował, że ksiądz Gurgacz za każdym razem używa słowa oddział, bo dla niego pasowało to słowo banda. Gdyby przynajmniej raz ta banda padła, to byśmy to mieli tutaj. Na pewno by to wykorzystano. No ale tutaj się nie ugiął. I do końca pozostawał wierny, pewnym, już wytyczonym wcześniej sobie ideałom i starał się pokazać również tym ludziom, którzy byli na procesie, którzy czasami byli tam z nagonki, czasami zainteresowania zwykłego, że tutaj mają do czynienia z procesem stricte politycznym, z procesem, w którym uderzone jest w podziemie niepodległościowe i w polski kościół. I to mu się udawało i te oddziaływania propagandowe my tego nie jesteśmy w stanie zmierzyć, natomiast trudno powiedzieć, żeby ten proces był jakimś wielkim sukcesem. Tutaj nikt się nie pokajał, tutaj nie można było tego wykorzystywać. Później też, mimo tego, że na przykład powstawały różnego rodzaju książki opisujące działalność niepodległościową właśnie pod takim kątem działalności bandyckiej po wojnie, to mimo wszystko, pomimo tego, że na przykład o księdzu Gurgaczku jest o Stanisław Wałach, to natężenie tej propagandy już później było dużo mniejsze, ponieważ ciężko było złapać taką jakąś konkretną rzecz, którą można było przeciwko Gurgaczowi i jego towarzyszom wykorzystać. To można dodać jeszcze z punktu widzenia techniki przeprowadzenia rozpraw pokazowych, że
Tak naprawdę istniały dwie role, w których obsadzano oskarżonych. Jeśli kogoś udało się, najczęściej torturami psychicznymi albo fizycznymi, złamać tak bardzo, żeby był skłonny wpisać się w propagandową rolę przygotowaną przez bezpiekę, wówczas wykorzystywano go do tego, żeby podczas rozprawy odczytywał formułki przygotowane przez scenarzystów procesu. I tak się w wielu procesach pokazowych zdarzało. Drugą metodą było to, aby wymusić tylko na oskarżonych, żeby przyznawali się szczegółowo do swojej działalności, a reszta należała już do sądu i do prokuratora, aby to przedstawiał w odpowiednim świetle. I z tym przypadkiem mamy do czynienia w związku z procesem ojca Gurgacza, prawda? Kiedy jest ten bardzo dobry propagandowo zabieg związany ze stawianiem brewiarza i stuły z magazynkami do pistoletów. No, znaleziono przy nim? Tak, znaleziono, więc on się przyznaje do rzeczy, która miała miejsce, prawda? Do pewnego rzeczywistego faktu. Rolą prokuratora Ligenzy jest to, żeby odpowiednio to naświetlić, czy te wszystkie wątki związane właśnie z rabunkami, z jedzeniem rzepy i tak dalej, i tak dalej. To świetny propagandowo, naprawdę doskonały prokurator Ligenza, występował w bardzo wielu procesach pokazowych, sprawdzał się w tej roli, dlatego sprowadzono go do Krakowa na proces Gurgacza, pomimo tego, że w tym czasie był szefem prokuratury wojskowej w Katowicach, ale tu w Krakowie nie było nikogo, kto by lepiej tą rolę zapewne odegrał, stąd Ligenza. Warto jeszcze w związku z tym wrócić do tego ostatniego słowa Gurgacza, w którym on między innymi mówi to pamięci cytat, więc może nie być dosłowny, ale ci chłopcy, których tu sądzicie, to nie są bandyci, jak ich oszczerczo nazywacie, ale wierni synowie ojczyzny. I to, o czym mówił ojciec Seweryn, prawda? Ta druga część tej wypowiedzi, kiedy mówi, cóż to jest bowiem śmierć, to tylko przejście z jednego życia w drugie. To jest słowo, które nie padło, albo które wydaje mi się, że... Ale tu ojciec Seweryn jest specjalistą, więc może mnie poprawi. Ale to jest coś, co wydaje mi się, że tłumaczy też sporo z tych działań Gurgacza. To był po prostu mistyk. On patrzył na świat z zupełnie innego pułapu, z innego poziomu. To też wydaje mi się w jakimś stopniu może tłumaczyć to jego poczucie samotności. No bo o czym rozmawiać z mistykiem, prawda? No, jakbyśmy go tu posadzili przy tym stole, to w jaki sposób byśmy z nim rozmawiali? No, pewnie by się dało, ale on ten świat postrzega zupełnie inaczej niż my i wydaje się, że tak właśnie było do końca, prawda? Że gdzieś ponad tą doczesność się wznosił i patrzył z perspektywy no, dla nas absolutnie nieosiągalnej. Być może zatem z takiego punktu widzenia było mu nieco łatwiej, ale na co dzień to zapewne właśnie rodziło to poczucie osamotnienia, niezrozumienia, bo właśnie sprawiało, że trudno mu było nawiązać taki bezpośredni kontakt. No, wydaje nam się, że szczególnie dramatycznie to mogło czasem wyglądać w lesie, jak był z tymi chłopakami, którymi się opiekował. Tam wydaje mi się też, choć czerpali z niego przykład, byli w niego zapatrzeni, to myślę, że o to takie czysto ludzkie porozumienie musiało być ciężko. Jeszcze dodam właśnie odnośnie tego, że tam nawet w którymś przedkole przesłuchania była taka notka czutka, że Stanisław Pióro kiedyś za jakieś zachowanie swoich podkomendantów musiał księdza Gurgacza przepraszać, bo to jednak nie wszystko było stosowne przy księdzu, prawda? To byli młodzi ludzie, przecież licealiści, którym czasami jakieś tam harce w głowie były na pewno, pojawiały się, więc to na pewno nie była prosta sytuacja, jednak mimo wszystko on był częścią tej grupy, to nie mówimy tutaj mistyk, prawda, przemyślenie itd., ale jednak oni tworzyli pewną grupę i odpowiadali za siebie wzajemnie. To nie było tak, że on był gdzieś z boku. On był tam w środku i był integralną częścią tego oddziału. Mówimy, że ta postawa, ta odwaga, która się tu przejawia, niewątpliwie na tle procesów pokazowych tamtej doby, to była wielka odwaga. Że to idzie z wiary. No ale wielu było wierzących, którzy się posypali, prawda? Więc może trzeba inaczej szukać. Że coś innego, jakaś specyficzna odsłona tej wiary, jakiś aspekt jest ważny, to a nie wiara jako taka. Myślę, że bardzo dobrze, że w dźwięku usłyszeliśmy, kto traci kontrolę na sali rozpraw. Że to właśnie ten, który denerwuje się, nie ten, kto jest oskarżony, ale ten, kto oskarża. To myślę, że warto zauważyć. Tam jest taka mikroperełka, którą ja tu podkreślę,
Myślę, że wielką przykrość zrobiło księdzu ściągnięcie szkaplerza. Tu jeszcze raz wracam. To są te same osoby, tak jak Jan Paweł II, na swój szkaplerz, który jak się ubiera i przyjmuje szkaplerz karmelity, to nosi się go do ostatniego swojego oddechu. Mu to musiało wielką przykrość sprawić i to jest mu jakby wyciągane. Oprócz tego pistoletu, to tam już szkaplerz, jezuici nie noszą szkaplerza. To jest coś nadzwyczajnego, co on ma. Myślę, że w jego głowie to bardzo przypomina proces Jezusa, myślę. On czuje, że to jest podobna sytuacja i on góruje nad tym wszystkim. On duchem już jest, jakby składa raport ze swojego życia, raport z życia oddziału, z całej swojej misji. Misja jezuitów to jest służenie duszą. To się wielokrotnie pojawia w pismach. To jest sekret jezuitów. Służyć duszą, jakiekolwiek one będą. No i myślę, że taki fragment Ewangelii, który ojcu Gurgaczowi towarzyszy, to jest, gdy poprowadzą was, to jest jakby zachęta Jezusa, gdy poprowadzą was do synagog, na sale sądowe, to wy się nie martwcie, co macie mówić. To ktoś inny wam podpowie i to słyszeliśmy w dźwięku. On się nikogo nie boi. On na pewno nie czuje, nie czuliśmy w głosie, że jest osobą złamaną. On ma godność po prostu kogoś, kogo nie udało się złamać i to doprowadza do szału prawców. To myślę, że to w dźwięku bardzo dobrze tutaj prokurator pokazał, że on po prostu, oni robili wszystko, żeby ich zeszmacić. Gdyby, myślę, jako były radiowiec, gdyby udało się grupę i oddział partyzantów i księdza Gurgacza złamać, to mielibyśmy w dźwięku następne odcinki z tego procesu i powstałaby taka radiowa telenowela i mielibyśmy tak jak powiedzmy komisję śledczą Rywina w odcinkach, to tu myślę, że propaganda by zafundowała w polskim radiu taką telenowelę, a Kronika myślę, że też by zrobiła swoje. Tych ludzi nie udało się złamać, ale tak jak mówię, to byli ludzie honoru. Będziemy pomału kończyć, ale zanim skończymy, to znaczy mamy jeszcze dwa punkty programu. Ostatni nasz i potem zapuścimy Państwa do głosu. Ostatni nasz by dotyczył kwestii delikatnej może trochę dla jezuitów, ale chyba też koniecznej i nieomijalnej, jak mi się zdaje, z punktu widzenia uczciwej historii. Delikatnej, ale nie beznadziejnej może, proszę księdza. Otóż chciałbym, żebyśmy porozmawiali krótko o wydaleniu, czy też nie wydaleniu, ale w każdym razie robieniu wrażenia, że się tak stało, na użytek propagandowy co najmniej, księdza Gurgacza z zakonu. Otóż ksiądz Gurgacz poszedł do lasu po zapytaniu. Odpowiedź była: nie, nie możesz iść do lasu. To stanowiło dla niego oczywiście rozterkę i jego słowa na ten temat są takie: znalazłem się może po raz pierwszy w życiu w bardzo trudnej sytuacji, gdyż z jednej strony winienem to, co ślubowałem, a więc bezwzględne posłuszeństwo swoim przełożonym. Z drugiej strony dręczyła mnie obawa, że skoro pozostawię bez opieki moralnej i bez właściwego nadzoru tę grupę partyzantów, do której werbowano mnie na kapelana, to ludzie znajdujący się w tej grupie mogą zejść na manowce. To jest właśnie ta troska o duszę, o której ksiądz mówił. Więc ksiądz mówi: muszę się troszczyć o duszę tych chłopaków, idę z nimi. Jak on idzie z nimi, to przełożony mówi: no, to nie mogę się na to zgodzić i następnie pisze do generała, czy może wydalić z zakonu zakonnika. Odpowiedź jest: może ojciec sam zrobić pod pewnymi warunkami. Są dwa warunki, trzeba dostarczyć tą decyzję zainteresowaną i trzeba dać możliwość apelacji. I trzeba oddać pod opiekę biskupa, tak, bo to nie jest tak, że się wydala ze stanu zakonnego, tylko ze stanu duchownego i z kapłaństwa. On zostaje kapłanem, księdzem, tyle że nie byłby w takim wypadku już jezuitą. Te warunki nie zostały dopełnione, ale niemniej ta odpowiedź, ogólnie pozytywna odpowiedź generała była. Na tej podstawie prawdopodobnie prowincjał ksiądz Wojciech Krupa ogłosił publicznie, że ksiądz Gurgacz nie jest jezuitą. Chciałbym, żebyśmy chwilę porozmawiali o tych dwóch stanowiskach.
księdza Gurgacza z jednej strony i jego przełożonego z drugiej, na początek, a potem o tych komplikacjach, o których mówiliśmy w korytarzu, bo one są bardzo ciekawe. Proszę bardzo, kto się zgłasza? No. Możemy tylko tło dać, bo myślę, że to, co byśmy mogli mówić, zostanie zaraz unieważnione przez ojca Seweryna, więc nie ma po co dywagować. Natomiast warto patrzeć na to, być może zarysować też różnice stanowisk. Ojciec Gurgacz, poznaliśmy go już nieco, decyduje się na wybór prosty, to znaczy nad opiekę nad tymi ludźmi, których wkrótce, bo to będzie się powtarzało i w jego wypowiedziach, w zeznaniach przed sądem i w wyjaśnieniach potem, znaczy w zeznaniach przed śledztwa i wyjaśnieniach w rozprawie, ale także w relacjach, on już wkrótce będzie nie będzie tych ludzi nazywał inaczej, jak tylko moi chłopcy, prawda? I on się, ta opieka nad tą partyzancką młodzieżą, tak to nazwijmy, przeważa. Natomiast warto spojrzeć na drugą stronę tego układu, tak to nazwijmy, czyli na prowincjała Krupę. To nie jest łatwy czas, prawda? Jest rok 49, na południu od Polski, w Czechosłowacji, właśnie, nazwijmy to językiem kolokwialnym, dożynane są zakony, które wkrótce zostaną zupełnie zlikwidowane. W Polsce nasila się ta ofensywa antykościelna, pojawiają się realne groźby kierowane w dużej mierze właśnie przeciwko jezuitom, którzy są przez Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego lokowani w gronie dwóch, trzech najbardziej niebezpiecznych zakonów, najbardziej niewygodnych dla władzy komunistycznej. Prowincja zatem patrzy z perspektywy odmiennej, to znaczy on patrzy z perspektywy całego zgromadzenia i poszukuje dróg ochrony tego zgromadzenia przed represjami, które mogłyby na niego spaść wtedy, kiedy jeden z współbraci no właśnie stałby się przedmiotem tej rozgrywki propagandowej przez komunistów. I to, myślę, jest moment, w którym najlepiej oddać głos ojcu Sewerynowi. Może powiem, kto to jest prowincja dla jezuitów. Ksiądz diecezjalny, czy proboszcz, czy wikary ma biskupa diecezjalnego. Jezuici tej rangi przełożonego mają w osobie prowincjała. Więc no tutaj jest bardzo ciekawa sprawa z ojcem Wojciechem Krupą, prowincjałem, bo to jest kolega z sąsiedniej wsi. Ojciec Gurgacz jest z Jabłonicy Polskiej, następna wieś to jest Orzechówka. Różnica w wieku bodajże, to musiałbym jeszcze sprawdzić, dokładnie jest chyba 15 lat, więc nie możemy powiedzieć, że razem paśli krowę, ale blisko. To są krajanie, którzy bardzo dobrze się rozumieją, bo są dokładnie z tych samych pól, z tych samych lasów pochodzą. Druga ciekawostka to, że ojciec Krupa był kapelanem służebniczek w Krynicy w 1944-1945 roku, więc o mały włos, gdyby tam został trochę dłużej, to prawdopodobnie partyzanci mogliby go poprosić, żeby on był kapelanem. Więc to jest zbieżność jakby bardzo duża. Tu specjalnie przywiozłem katalogi jezuitów. To jest co roku wydawana publikacja. To jest katalog z 1939 roku. Jezuici tutaj w prowincji krakowskiej, bo są dwie prowincje, krakowska i warszawska, dochodzą gdzieś do 550 osób. Ten katalog ma bodajże 107, 110 stron, 19 domów. To jest katalog z 1947 roku, który już po objętości widać jest tylko 50 stron. To są straty jezuitów w czasie wojny. Tak jak mówię, w 1939 roku jezuici są w 19 domach. W roku, powiedzmy po wojnie, tracą 9 domów, czyli całe Kresy Wschodnie. Więc dwa domy we Lwowie, jest olbrzymie, gigantyczne kolegium, jedna z najlepszych szkół II Rzeczpospolitej. Kolegium tak wielkie jak, powiedzmy, 3-4 takie budynki jak ten na Rajskiej. Tak, to jest zakład wychowawczy w Chorowie. Więc jakby prowincjał zaczyna liczyć straty. Mniej więcej szacuje się, że 180 jezuitów przeszło przez więzienia, areszty. Grupa jest, która przejdzie całą wojnę. Jezuici są bodajże trzecim transportem do Auschwitz.
Mamy masakrę, pamiętajmy o masakrze w Warszawie, to jest drugi dzień powstania warszawskiego, gdzie 60 osób jest stłoczonych do piwnicy, to są i jezuici, i ich współpracownicy świeccy, i zwykli cywile, i do tej piwnicy są wrzucane granaty. To, jeżeli pamiętacie, teatr telewizji Masakra w klasztorze opowiada. Więc jakby prowincja, patrząc na to, co może zrobić ojciec Krupa, liczy straty tak naprawdę, a z drugiej strony przyjmuje już prośbę episkopatu, żeby obsadzić placówki i parafie na ziemiach odzyskanych. I dochodzi po prostu do Urząd Bezpieczeństwa, zaczyna go szantażować. Tak jak tutaj przedmówca wspomniał, w Czechosłowacji sprawa zostaje rozwiązana. Jezuici widzieli też, tracąc Kresy Wschodnie i te najlepsze swoje domy, widzą, że tam po prostu pozostają puste budynki, a jezuici trafiają na Syberię. Proste jest domyślenie się, że przełożony zaczyna dbać o całość, żeby cokolwiek ocalało. A z drugiej strony myśli o swoim krajaninie, o sobie bardzo bliskiej. W liście do generała, jak zwrócicie uwagę, jest bardzo ważne ostatnie zdanie. Proszę przeprowadzić sprawy tak, żeby zadbać o sprawy wieczne księdza Gurgacza. Czyli jakby całe prawo ma być zastosowane tak, żeby nie nałożyć żadnych kar, żadnych trudności, które Gurgacz będzie mieć, gdy stanie przed Panem Bogiem. Jakby prawo nie ma ukarać go za to, co on zrobi, czyli za nieposłuszeństwo. I tutaj dochodzimy do, myślę, że kwestii najgłębszej. Co jest ważniejsze? Żyć ślubem posłuszeństwa, czy być posłusznym swojemu sumieniu? Sumieniu osoby ekstremalnie wrażliwej, która jednocześnie potrafi też odkryć głos Pana Boga w tych całych zagmatwaniach, jakby wojennych, we wszystkich swoich cierpieniach. On wsłuchuje się i jezuici są mistrzami w rozeznaniu, co jest głosem Pana Boga, a co nim nie jest. Ksiądz Gurgacz, 17 lat bycia jezuitą, 17 lat duchowych doświadczeń, cały czas ma spowiednika, cały czas pisze listy i mamy cały pakiet listów do kierownika duchowego, dochodzi do wniosku, że może opuścić zakon. Tyle, że wszystko na to wskazuje, ja podtrzymuję tutaj naczelnego jakby historyka jezuitów, ojca Ludwika Grzebienia, autora encyklopedii i całej jakby wiedzy na temat jezuitów, który jest pewien po rozmowie z księdzem prowincjałem Krupą, że dymisja z zakonu jest fikcyjna. Jest pewien, że ojciec Gurgacz po otrzymaniu wyroku śmierci umiera jak jezuita. I te wszystkie błędy formalne wskazują na to, że zrobiono je specjalnie. To jest prywatna opinia księdza Seweryna. Proszę jej nie cytować jako opinii głównej jezuitów, ale ja jakby po zobaczeniu tych różnych rzeczy i przychylam się do jakby stanowiska ojca Ludwika Grzebienia, że to była fikcja. I jeżeli, myślę, że rozmowa z ojcem Wojciechem Krupą jest z lat 70., 20 lat po śmierci ojca Gurgacza, jakby nie ma motywu, żeby prowincjał tutaj powiedział coś, za co nie wziąłby odpowiedzialności. Wydaje mi się, że wszystkie rzeczy wskazują na to, że postawa całej jakby ojca Krupy i delikatność sytuacji, jakby zabezpieczenie, żeby ktokolwiek z jezuitów przetrwał. Po prostu to nie było poświęcenie ojca Gurgacza, tylko rozegranie tak sprawy, żeby jakby Urząd Bezpieczeństwa zostawił furtkę do działalności jakby jezuitów, żeby oni jakby nie byli pociągnięci do konsekwencji, czyli do likwidacji i to likwidacji fizycznej. Myślę, że tyle można powiedzieć w tej kwestii. Ale też to jest olbrzymia wolność wewnętrzna ojca Gurgacza, pozostanie z partyzantami. On wie, że to nie jest grzech przeciwko ślubowi posłuszeństwa i myślę, że idzie za głosem sumienia i jest mu wierny, dlatego z tak nieprawdopodobną, jakby on jest tego pewien, mówiąc na sali rozpraw, osądź mnie Boże, bo w tym wszystkim, co zrobiłem w moim życiu, nie ma tutaj jakichś błędów, za które powinienem ponieść jakieś konsekwencje. Dlatego jest jakby
gotowy do stanięcia przed Panem Bogiem. I myślę, że to jest ten głos sumienia, który każdy z nas ma, żeby za tym pójść, ale też zapłacić cenę wierności, bo On płaci za to jakby cenę wierności, a z drugiej strony w swoim sumieniu ufa, że to jest głos Pana Boga. Jedna obiekcja, czy też takie zrównoważenie tego, co ksiądz powiedział. Te wszystkie racje, które możemy nazwać racjami eklezjalnymi, są ważne oczywiście wtedy, ale po drugiej stronie mamy naturalnie osamotnienie, skrajne osamotnienie tego człowieka przed sądem, to wiemy. I jest rzecz druga, może ważniejsza z punktu widzenia ogólnego, mianowicie takie wrażenie, jakie publiczność mogłaby odnieść, opinia publiczna, katolicy mogłaby odnieść wtedy, no, że Kościół się ugina, się łamie, cofa, prawda? Ja mówiąc krótko, powiem to, że Kościół idzie na ugodę z diabłem, czy z prawdą, po trochu, prawda? To, co rok później zobaczymy w porozumieniu, które było pójście na kompromis z prawdą, no powiedzmy to tak. I to katolicy też widzieli, prawda? Więc oczywiście za tymi wszystkimi gestami stoi jakaś kalkulacja, tak? Że się cofniemy trochę, a potem i to się nam opłaci per saldo. I tak w sumie było, no. Ale na pewno to była cena dotkliwa dla katolickiej opinii. Więc to by trzeba było też w tym równaniu widzieć, prawda? Jako dwie jego strony. Ale jeśli ksiądz nie chce oponować wobec tego, znaczy nie zamykam ust, ale gdyby ksiądz nie oponował, to proszę nam powiedzieć, że o źródłach, jakie mamy do dyspozycji tej tezy o